Witam Państwa, Paweł Rakowski, kolejny odcinek Rozmów Kresowych. Moim Państwa gościem jest Piotr Sieczkowski, historyk z Fundacji Mostów. Witam Państwa serdecznie. W styczniu obchodzimy kolejną datę, taką tragiczną dla naszej historii. 22 stycznia 1863 roku wybucha powstanie styczniowe. Dla wielu myślicieli, w tym na przykład dla Tadeusza Mackiewicza, było to najbardziej tragiczne wydarzenie w historii Polski. No właśnie, panie Piotrze, jak to pan by to skomentował? Powstanie styczniowe, no to bez wątpienia jest najbardziej tragiczne wydarzenie w XIX-wiecznej historii Polski i później upowszechniana wiedza na jego temat w okresie międzywojennym i czczone to zdarzenie. Ale powstanie styczniowe, jeżeli jesteśmy przy problematyce kresowej, to jest troszeczkę mylna nazwa, jeżeli by tak można powiedzieć, albo może nietrafione określenie. Bo powstanie styczniowe, nazwa bierze się stąd, że w styczniu ci, którzy mieli pójść do wojska carskiego, schronili się przed tym wojskiem i ogłosili wybuch walki. Oczywiście prowadzenie wojny w styczniu jest bardzo trudne w tamtych warunkach, szczególnie jeżeli ma być to wojna partyzancka, konspiracyjna, przy pomocy oddziałów formowanych ad hoc z ludności cywilnej, bez zaplecza zorganizowanego, tak jak będzie miała ta armia carska. Więc trzeba było myśleć o tym, żeby to powstanie wyszło w okresie wiosenno-letnim, no bo wtedy po prostu jest łatwiej prowadzić działania wojenne. Powstanie styczniowe obejmie całą Rzeczypospolitą. Tak jak mówiliśmy kiedyś o rozejmie w Andruszowie i tym terenie, który on określił jako Rzeczypospolitą, poczynając od Kijowa jako głównego ośrodka, mimo że się Kijów w Polsce po Andruszowie nie znalazł, poprzez obszary Podola sięgające do Kamieńca Podolskiego, Tomaszpola, poprzez obszary Witebszczyzny czy dzisiejszego państwa litewskiego, a więc Żmudzi, Augsztoty, poprzez cały obszar Białorusi dzisiejszej, Pińszczyzny, Nowogródczyzny, Grodzieńszczyzny, także Wołyń, Żytomierszczyzna. To wszystko jest Rzeczypospolita. I o tym nie można zapominać, bo powstanie styczniowe to nie jest Królestwo Polskie. Oczywiście skala walk, skala problemów związanych z możliwością utrzymywania się polskiej władzy jest inna na terenie Królestwa. Jak patrzymy na mapę, ile gdzie było potyczek czy starć z wojskiem carskim, choć nie tylko, to na terenie Królestwa jest to wielokrotnie więcej niż na terenie Wołynia, Kijowszczyzny czy Podola czy Witebszczyzny. Ale wszędzie tam to jest. I nie można traktować tego powstania jako czegoś, co się dzieje na terenie dzisiejszej Polski środkowej i wschodniej, tylko to się dzieje na terenie dzisiejszej Białorusi całej, Litwy całej i Ukrainy w 2/3. To się dzieje. Aczkolwiek wygląda to nieco inaczej niż tutaj na terenach bezpośrednio zdominowanych absolutnie czy wyłącznie przez ludność polską. No właśnie, jak wyglądało powstanie styczniowe na terenach Podola, Wołynia, gdzie mamy ludność prawosławną, ruską, żydowską, gdzie tak właściwie mamy wiele społeczności i różne interesy za nimi stojące. No więc właśnie to, co pan redaktor podkreślił, jest bardzo istotne. Bo tak jak kiedyś już chyba wspominałem, że ludność polska na terenie Podola, Wołynia, Kijowszczyzny czy innych tych obszarów, które dziś w Polsce nie są, stanowiła elity. To była szlachta, to była inteligencja, to były środowiska studenckie, to były też środowiska miejskie, dużych miast, takich właśnie jak Kijów, Żytomierz, powiedzmy sobie, czy Grodno, czy Wilno,
czy Kowno, to te miasta będą przodowały jako ośrodki organizacyjne. Oczywiście to nie jest tak, że to się wszędzie uda, bo czynnikiem decydującym oczywiście jest strona carska, która w tamtej przestrzeni, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ukraińskiej i poleskiej i białoruskiej, ma około 30 tysięcy żołnierzy do dyspozycji. To jest wojsko bitne, zorganizowane, uzbrojone, wyżywione i zdatne do walki. To tamta strona ma jeszcze administrację i ma taki argument, który powiedziałbym dla funkcjonowania społeczeństwa tamtejszego kluczowy. Mianowicie może doprowadzić do tego, żeby chłopi wystąpili przeciwko szlachcie. I na kresach powstania narodowe, czy to szczególnie powstanie styczniowe, będzie miało także wymiar konfliktu narodowego, czy może klasowego, jakbyśmy powiedzieli nieładnym językiem, między ludnością chłopską a ludnością polską, tą patriotyczną inteligencją, tą patriotyczną szlachtą. Mamy taki przykład z Kijowa, to był maj roku 1863, wyruszyło 150 studentów do walki o Polskę. Oni byli zaopatrzeni w broń i byli zaopatrzeni w materiały propagandowe. Rząd Narodowy w kwietniu chyba, 12 kwietnia, już nie pamiętam dokładnej daty, wydał taką broszurę, która się nazywała Złota Chramota. I to była broszura propagandowa, wzywająca chłopów do powstania, obiecująca nadanie ziemi, obiecująca wolność osobistą. Proszę pamiętać o tym, że cały czas jesteśmy na etapie chłopa pańszczyźnianego w tym momencie na terenie państwa carskiego. Więc rząd narodowy im obiecywał wolność osobistą, zniesienie pańszczyzny, obiecywał im ziemię. Natomiast carska administracja obiecywała im nagrodę za wyłapywanie powstańców i były to żywe ruble, które przecież w tamtych warunkach są absolutnie niedostępne dla przeciętnego chłopa. Tak? 5 rubli to jest jakaś horrendalna suma pieniędzy. Chyba roczna pensja wtedy. No nie, tak źle nie było. Pamiętam, gdzieś miałem okazję czytać na ten temat, to chłopi w folwarku pracujący cały rok dostawali około 20 rubli rocznie, czy tam kaczki, gęś, trochę zboża i to było wszystko. Tak? No to są gdzieś lata, już po powstaniu styczniowym, powiedzmy sobie, gdzieś lata 80., może 90. XIX wieku. No to chłop pańszczyźniany dostawał jeszcze mniej. Tak? Więc tutaj była sytuacja, gdzie powstanie musiało się zetknąć z niech wrogim wręcz żywiołem ukraińskim, żywiołem chłopskim, absolutnie nieświadomym, bo przecież trudno podejrzewać o to, żeby ci chłopi ukraińscy umieli czytać i pisać. I to będzie blokada, to będzie bariera w rozwoju tego ruchu. Ruch się najlepiej rozwinął powstańczy na Wołyniu. To był dowódca Edmund Różycki. On zorganizował duże oddziały wojskowe, miał ponad 700 jazdy, 700 żołnierzy jazdy, 150 chyba żołnierzy piechoty i on najdzielniej walczył na Wołyniu. Natomiast na Kijowszczyźnie pierwszy oddział, jaki się tam pojawił, 450 osób został rozgoniony. Wspomnianych tu wcześniej studentów chłopi najpierw wyłapali, a później wybili. Na Podolu się nie pojawiły w ogóle oddziały powstańcze, bo środowiska podolskie doszły do wniosku, że one nie wygrają tego powstania i powiedziały, że nie będą występować. To jest właśnie maj 1863 roku. Dużo lepiej było z powstaniem na Pińszczyźnie. Tereny do prowadzenia działań wojennych na Pińszczyźnie są idealne. Jeżeli ktoś te tereny zna, a jak ktoś nie zna, to się utopi gdzieś w pobliskim bagnie. Na Nowogródczyźnie, na Grodzieńszczyźnie, no i oczywiście na Litwie, w tym w Kownie, Wilnie, tam będą wszędzie powstawały oddziały polskie,
które będą prowadziły regularne walki z Rosjanami. I tam chyba na Wileńszczyźnie i na Kowińszczyźnie szlachta miała tak właściwie żywioł chłopski, raczej współgrał ze szlachtą. Tak, na Żmudzi dochodziło do wyzwalania poszczególnych wiosek czy małych miasteczek, Birsz. Na przykład, przecież Birże są pod samą łotewską granicą. Dziś sobie tego w ogóle nie wyobrażamy przecież obszarowo. Tam dochodziło do wyzwalania poszczególnych fragmentów powiatów czy gmin, jakbyśmy powiedzieli. I tam ludność śpiewająca po litewsku, ludność chłopska, była za powstaniem styczniowym. I to był sukces. Powstania styczniowego moim zdaniem nie można było wygrać ze względu na absolutną przewagę strony rosyjskiej. I to jest, sądzę, poza wszelką dyskusją. Ta przewaga będzie prowadzić do tego, że te oddziały powstańcze są po prostu wybijane stopniowo. Wojska carskie zdołają okrążyć, wyłapać, nawet jeżeli nie muszą do tego używać miejscowej ludności drogą przekupstwa. No i półtora roku, nawet na Litwie to półtora roku na pewno, jeżeli nie dłużej, bo los oddziałów powstańczych jest taki, że ponieważ one nie mają dokąd uciec, bo jak wyjdą, to zostaną złapane, jak nie wyjdą, no to umrą z głodu, no to one idą w tą stronę, że tak powiem, ukrywania się. Niektórzy twierdzą, że nawet do 5 lat się te pojedyncze osoby czy jakieś resztki oddziałów tułały po lasach, bo Wielkie Księstwo Litewskie to jest jedna wielka puszcza w połowie XIX wieku i uciec gdzieś przed kimś to nie jest kłopot. Gorzej może być, że mogą człowieka wilki w lesie zjeść i wtedy już nie ma dyskusji żadnej. Natomiast dla narodu no to jest ważna bez wątpienia zemsta. Zemsta, słynne represje carskie, które tak właściwie zdaniem wielu, między innymi Romana Dmowskiego na przykład, ogołociły polski stan posiadania na wschodzie. Bez wątpienia tak. No bo na przykład zlikwidowano klasztory. Miałem okazję oglądać rozebrany w roku 1866 klasztor Kartuzów w Berezie Kartuskiej. To był największy w Rzeczypospolitej klasztor. Miałem okazję oglądać klasztor Franciszkanów w Ostrogu, czy pod Ostrogiem na Wołyniu, przekazany ludności prawosławnej. Klasztory zlikwidowano, więc centra polskości promieniujące na okolice, stanowiące zaplecze kultury naszej, to likwidowano. Likwidowano diecezje, likwidowano określone punkty kościelne, że się tak wyrażę, degradując je, zsyłano ludność na Sybir, blisko 50 tysięcy. No i oczywiście próbowano narzucić absolutnie rusyfikację. Ja nie sądzę, żeby rusyfikacja miała znaczenie dla ludności polskiej, która nie zmieniała swojego miejsca pobytu, bo tworzyło się społeczeństwo dwujęzyczne. Ktoś umiał po rosyjsku i po polsku. W domu mówił po polsku, a w urzędzie mówił po rosyjsku. No to nie jest to, powiedzmy sobie, w ostatecznym rozumieniu taka wielka krzywda. Ale no jest to uciążliwe. Szkolnictwo polskie nie istniało. Trzeba się było uczyć po rosyjsku. Pobór do carskiej armii istniał i można było do niej trafić. I tych represji jest mnóstwo. Aczkolwiek, broń Boże, proszę pamiętać o tym, bo dziś to już wiemy, rząd carski nie posunął się do działań takich, do jakich się posuną bolszewicy, którzy Rzeczypospolitą zlikwidują w ciągu paru lat. No, i co też jest istotne, zdaniem wielu myślicieli, szczególnie naszych dziejów, po powstaniu styczniowym zaborca postanowił, tak jakby te represje oderwały te pień litewski, pień ukraiński, białoruski od pnia Rzeczpospolitej. Ja bym sądził, że odrywanie się tego pnia litewskiego i ukraińskiego przede wszystkim od Rzeczypospolitej, to jest zjawisko przemian natury świadomościowej wynikającej ze zdobywania wiedzy, z odkrywania własnej kultury,
mimo tego, że wszystko się odbywa na kanwie polskiego. Przecież wszyscy ci, którzy stali się wojującymi Litwinami pod koniec XIX wieku, mówią po polsku. To samo jest z Ukraińcami. Ci, którzy wojują o ukraińskość Ukrainy przeciwko restytucji dawnej Rzeczypospolitej, przecież oni wszyscy mówią po polsku. Jest to absolutnie oczywiste, bo oni na Polsce wyrośli i nagle zrozumieli, czy odczuli swoją ukraińskość. Nie rozumiem bardzo, w jaki sposób to się dzieje i jak to jest możliwe, ale przykładów przecież można znaleźć całe mnóstwo, zaczynając od takiego wielkiego przykładu jak Szeptycki, prawda, metropolita grekokatolicki, no postać pod wieloma względami wybitna, aczkolwiek z naszego punktu widzenia godna potępienia w wielu miejscach, czy w bardzo wielu miejscach. Także tutaj chyba samo powstanie styczniowe tego nie odgrywa, takiej roli antyrzeczypospolitej nie odegrało. Było na pewno ostatnim akordem, kiedy jeszcze ci, którzy mieli w zanadrzu świadomość tradycji Rzeczypospolitej, o nią walczyli. To szczególnie odnosi się do Litwy, do litewskości, która później się nam odłączy i stanie się nam wroga. Wieńcząc nasze dywagacje odnośnie powstania styczniowego, to w II Rzeczypospolitej odrodzonej, niepodległej, powstanie styczniowe cieszyło się niesamowitym nimbem, szacunkiem społecznym, kultem państwowym, jak i też bodajże chyba ostatni powstaniec umarł w trakcie powstania warszawskiego. Gdzieś pod koniec II wojny światowej. Narodowi, który odbudował swoją ojczyznę, potrzebni są bohaterowie. Piłsudski, który miał to nieszczęście, że się urodził po powstaniu styczniowym 2, 3, 4 lata powiedzmy i nie walczył w nim, ale można śmiało powiedzieć, że mentalnie to on w tym powstaniu styczniowym walczył i pewnie więcej wiedział na jego temat niż szereg uczestników. Jak już został wodzem naczelnym Wojska Rzeczypospolitej, do 20 bodajże stycznia 1919 roku wydał specjalny dekret, czy ukaz, nie wiem, rozkaz o wodza naczelnego, w którym podnosił do określonej rangi wszystkich uczestników powstania styczniowego jako żołnierzy, którym obowiązkowo trzeba oddawać honor, jeżeli są w mundurze. Mieli oni odpowiednie mundury później i przed każdym powstańcem styczniowym miał salutować każdy żołnierz Rzeczypospolitej. Bez względu na to, czy był generałem, czy był kapralem, czy tam szeregowcem. I to jest w moim przekonaniu pomysł absolutnie świetny, godny uszanowania, pochwalenia, choć my dzisiaj nie mamy takich powstańców styczniowych, bo ta przestrzeń czasu naszego żywota dzisiejszego od czasów żołnierzy wyklętych jest zbyt długa. 70 lat to jednak więcej niż 50 parę. Przepraszam. I w związku z powyższym trudno nam się do tego odnieść w sensie praktycznym. Ale wzorce dobre. Ale wzorce rewelacyjne. I należy z nich brać przykład. Należy z nich brać przykład, choć my nie mamy takich bohaterów, takich czystych, takich powiedziałbym świetlanych, którzy boso niekiedy z własną kosą albo z własnym samopałem czy dubeltówką w czapce konfederatce walczyli z armią carską, która przecież w tamtych czasach jest armią niezmierzoną ilościowo. Moim i Państwa gościem był Piotr Sieczkowski, historyk Fundacja Most. Paweł Rakowski żegna się w kolejnym odcinku Rozmów Kresowych.